Cześć, witajcie w holu zakupowym z wyprzedaży w sklepie 5015. Zrobiłam tam całkiem spore zakupy. I tak się składa, że w piątek doszła akurat do mnie paczka, w zeszły piątek. Mówię, idealnie, ponieważ w sobotę rano wyjeżdżamy na Mazury. Miała być piękna pogoda, słońce, 30 stopni. Mówię, idealne warunki na pokazywanie fajnych letnich rzeczy, bo głównie w letnie rzeczy się na tej wyprzedaży zaopatrzyłam. Raczej dla Franka się zaopatrzyłam i mówię, no super, będzie jakby sceneria, będzie fajnie, będzie w klimacie. No ale wiecie, polskie Mazury, cud natury. No i mamy mały psikus, o, tam w rogu widać, wszystkie zabawki niestety ogrodowe są pochowane. Trochę po mojej fryzurze widać i ogólnie po krzakach, drzewach jest straszny wiatr. Słońca nie ma. Także urok Mazur jest taki, że po prostu jednego dnia jest piękna pogoda, następnego dnia leje deszcz, wiatr i ogólnie się nie wychodzi z domu, który jest za mną. To jest fantastyczny domek moich teściów, także chyba z tym holem się przeniesiemy do środka, bo nawet nie wiem, czy będzie to wszystko dobrze słychać teraz, co mówię, głównie przez ten wiatr. A naprawdę fajne rzeczy znalazłam w fajnym właśnie sklepie, jakim jest 5015. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Dużo rzeczy jest takich właśnie ciekawych, związanych właśnie ze słońcem, dlatego tym bardziej szkoda, że go nie ma. No ale może uda się to jakoś uchwycić i jakoś to może opowiedzieć, jeśli nie pokazać. W takim razie zapraszam, bo tych zakupów naprawdę trochę jest, więc musimy przez to wszystko przebrnąć. Ewentualnie może wyjdzie jakieś nagle piękne słońce i się przeniesiemy z tym wszystkim. Może zrobimy jakąś prezentację na Franku, bo on oczywiście będzie się tam gdzieś przewijał. Także bez zbędnych formalności zapraszam na letnią wyprzedaż z 5015. Także przenieśliśmy się do domu. Niestety warunki mnie tutaj wygoniły. Paczka wygląda w ten sposób. Tak jak mówiłam, jest dosyć pokaźna. Sama jestem ciekawa, co w niej jest, bo jak widzicie, nie otwierana, nie oszukuje. Jest dosyć ciężka, bo oprócz ubrań jeszcze zamówiłam kilka gadżetów związanych z ulubionymi bajkami Franka, więc tym bardziej jestem ciekawa. No i zaczynamy. No dobrze, to zanim jeszcze rozpakuję tą paczkę, pochwalę sklep 5015 za super szybką, półtoradniową wysyłkę. I jeszcze takie słowo odnośnie wyprzedaży, no bo to są letnie wyprzedaże, więc większość w tej paczce to będą jednak t-shirty i takie letnie ciuchy, ale słuchajcie, no wyprzedaże, nawet w okresie lipca, to nie jest tylko tak, że na wyprzedażach są tylko rzeczy letnie, są też rzeczy na jesień, są też często gadżety, są rzeczy typu jakieś rajstopy, bielizna i to też zawsze warto jest kupić, trzeba myśleć jakby do przodu. Ja się przyznam szczerze, że z wyprzedaży, jeśli chodzi o Franka, korzystam, właściwie no staram się korzystać zawsze i jak najbardziej, ponieważ umówmy się, dziecko szybko rośnie, to jest spora oszczędność i zawsze warto sobie te rzeczy po prostu zaplanować, przemyśleć, korzystać, owszem, kupić fajne sezonowe rzeczy, zwłaszcza, że jak zaraz zobaczycie, 5015 ma naprawdę fajną ofertę, jeśli chodzi o te takie specjalne rzeczy. Natomiast warto sobie wziąć kilka rzeczy, które jakby nie są związane z latem, a na które może już jakiś czas polujemy, które dziecku sprawią przyjemność i przydadzą się na przykład właśnie na jesień. Także ja kładę paczkę na stół i zaraz to sobie jakoś otworzymy i chyba wypakuję najpierw po prostu wszystko i będziemy po kolei patrzeć, albo będę ciągnąć siatki. Bo dobra, zrobimy tak, że będę ciągnąć siatki. Także dajcie mi chwilę, najpierw to otworzę. System pakowania prosty. Zakrywamy adres, żeby nie było pomieszczeń. Bo to taka, wiecie, wielka tajemnica. Ukrywamy się. O, super, jest tak, to już widzę, że jest. Ono tak, przemyślałam, zapomniałam, że kupiłam jedną fajną rzecz i totalnie o tym zapomniałam, ale mega się cieszę. I teraz myślę, jak to wszystko przelecieć. Jak to wszystko przelecieć. Może zrobimy tak, że zaczniemy od, brzydko mówiąc, innej strony. To znaczy zaczniemy od rzeczy takich nieletnich, od gadżetów, dodatków, tutaj widzę też bluzę, a potem sobie powiemy po prostu o tych wszystkich takich ważniejszych, fajniejszych letnich rzeczach. Także zaczynamy z gadżetów. Słuchajcie, no Franek jest ogromnym, ale to ogromnym fanem psiego patrolu. To jest jego absolutnie numer jeden bajka, także zamówiłam mu taki oto bidon psim patrolem, jest ekstra.
Pamiętajcie właśnie, że 5015 oprócz tego, że jest firmą odzieżową, jakby marką własną, ma ubrania marki własnej, to ma mnóstwo gadżetów takich brandowanych, także też o tym warto pamiętać. Oczywiście ma też obuwie. Zawsze można coś fajnego właśnie z ulubionych bajek wyhaczyć. Biton jest super. On jest w ogóle, no nie jest plastikowy, nie jest przezroczysty, to jest aluminium. I to będzie taki bidon sportowy na rower dla Franka. Ekstra, bardzo mi się podoba. Także odłożymy sobie tutaj z boku. No i to jest to, o czym zapomniałam, z czego się bardzo właśnie ucieszyłam. To są kalosze. To są kalosze 5015. Słuchajcie, no są rewelacyjne. Czekajcie, bo one są tutaj oblepione. Plusem w ogóle, wiecie, wysyłkowych rzeczy jest to, że to wszystko przychodzi nowe, świeżutkie, ubrania są zawsze zapakowane i słuchajcie, są piękne kalosze, zobaczcie. To są kalosze z wampirkami, są ekstra, tu mają buzie wampirków, tu z boku mają jeszcze takie skrzydełka wampirków, one są z gumy, ale w środku mają taką wyściółkę. Ja się cieszę jeszcze z jednego powodu takiego, że przed sekundą właśnie Franek wyszedł na spacer z babcią i założył swoje kalosze, które są już na styk, o ile nie są za małe, więc już byłam gotowa, zanim jesteśmy teraz tu na Mazurach, pojechać po nowe, ale sobie przypomniałam, że 5015 przyszło mi z pomocą. To jest ich marka własna. Oprócz tego modelu było jeszcze kilka bardzo fajnych modeli kaloszy. I kalosze to jest taki produkt mega uniwersalny. Wiosna, lato, jesień w Polsce 100%, bo oczywiście wiecie, teraz jest wszystko upały, tyle się o tym mówi. Ale słuchajcie, no wyjechaliśmy na Mazury i drugi dzień już pada, także kalosze to jest taki must have wakacyjny, wyjazdowy, zwłaszcza jak się jedzie w Polskę. No i jeszcze mam tutaj z Psiego Patrolu super taki, nie binon, tylko bardziej, znaczy to jest binon ze słomką, ale taki nie sportowy, tylko taki bardziej uniwersalny. Słuchajcie, jedna rzecz nam ze stołu już zniknęła, ponieważ Franek stwierdził, że bidon, który jak się okazało nie jest bidonem, tylko termosem, ja oczywiście jestem głupia, termosem tak mu się spodobał, że już kazał sobie nalać wody i zniknął, także już jedna rzecz została w użyciu. I jeszcze do tych takich rzeczy nieciuchowych mamy to, szczerze mówiąc, to nie jest plecak, ja już nie pamiętam, to jest torba śniadaniowa, zobaczymy, poczekajcie sekundkę, to jest tak, to jest taka torba z Marszalem, czyli ulubionym bohaterem dzieci z Psiego Patrolu, oczywiście jeszcze może być to Chase, ale głównie Marszal i to jest, o, tak, to jest taka torba termiczna, śniadaniowa. Zobaczcie, ona jest taka głębsza, jak się ją zmontuje. Ona ma taką termiczną wyściółkę i to jest właśnie na przykład taki lunchbox dziecięcy na kanapki, na jakieś owoce, na wycieczkę i dziecko może sobie tą torbę tak przerzucić. To jest oczywiście już dla takich starszych dzieci, myślę, że 3+, ale bardzo fajne. Więc tych gadżetów i nie tylko z Psiego Patrolu, ale w ogóle gadżetów nie tylko jakby ubraniowych, tylko wszystkich takich dodatków na stronie 5.10.15 też znajdziecie całkiem sporo. Ale już z tego co widzę, możemy przejść powoli do ubrań. Nie, zostawimy to sobie tutaj, ja się lubię tak, wiecie, obłożyć tym wszystkim. Ale jeszcze nie będą to letnie ciuchy, bo z tego co pamiętam, zamówiłam dwie bluzy. Dwie bluzy, dwie pary spodni, tak mi się wydaje, już takich, z takim celem bardziej właśnie jesiennym. To jest bluza, to jest wszystko 104 rozmiar dla niego i to jest super taka bluza, ona ma taki motyw wakacyjny z palmami, jak widać. I ona jest fajna, bo ona jest cienka. Ja raczej szukam dla niego zawsze cienkich bluz, bo słuchajcie, dziecko jest opakowane często w zimie w kombinezon. Te kombinezony teraz dla dzieci są mega ciepłe i jakby nie ma sensu pakować pod spód mu bardzo gorącej bluzy. I to samo takie bluzy przede wszystkim są super też na lato. Na przykład, słuchajcie, właśnie teraz przyjechaliśmy, ta pogoda jest taka jaka jest. I taka bluza jest super, on dzisiaj chodzi w bluzie, także myślę, że ta bluza
też znajdzie swoje zastosowanie jeszcze na tym wyjeździe. Na pewno zabierzemy ją nad morze, bo jedziemy jeszcze na koniec sierpnia nad morze, także bluza jest super, bardzo mi się podoba też brzuch. Co my tu mamy jeszcze z takich rzeczy niezwiązanych z latem? Mamy jeszcze jedną bluzę, dobrze pamiętałam. Wiecie jak to jest, na tych wyprzedażach te rzeczy wszystkie naprawdę mają bardzo atrakcyjne ceny. Ogólnie 50-15 ma tą zaletę, kiedyś sobie pogadamy o różnych sklepach, ma tą zaletę, że ma bardzo fajny stosunek jakości do ceny. Ponieważ te rzeczy, owszem, dziecko szybko rośnie, często wymieniamy te ciuchy, ale umówmy się, dużo ciuchów ma bardzo kiepską jakość i one nawet jednego sezonu nie są w stanie przeżyć. A ubrania z 50-15 mają fajną jakość i to jest dobra inwestycja, już tym bardziej właśnie na wyprzedaży. Druga bluza wygląda tak. Musiałam sobie odkaszlnąć. Druga bluza wygląda tak, to jest taka bomberka, też cienka, bardzo fajna, to też jest to czwóreczka, dobrze pamiętałam, super, na pewno się właśnie przyda. Mazury, morze, będzie z tego użytek. Teraz jeszcze poszukam, co my tu mamy, tu zostawię może na później, to są spodnie, tak, to są spodnie, też długie spodnie. Także to też jest, można powiedzieć, letni ciuch, bo dzisiaj jeszcze musiałam pojechać, ponieważ właśnie nie odpakowałam tej paczki jeszcze przed filmem. Są i one, słuchajcie, bardzo fajne. W ogóle od razu widać pod ręką, że jest to fajna dzianina, fajna bawełna. Te wszystkie rzeczy są naprawdę porządnie wykonane i to nie jest taka chińska, jakie to mówię, najtańsza bawełna, tylko to są takie rzeczy, które nawet jeśli dziecko mocno zużyje, to i tak będą pewnie w dobrym stanie i przydadzą się albo właśnie dla drugiego dziecka, albo można komuś oddać śmiało. I myślę, że to jest fajna rzecz, że za taką cenę można mieć taką jakość. Mamy jeszcze jedne spodnie. Słuchajcie, nie wiem czy o tym mówiłam, ale to jest tak na wyprzedażach, że trochę właśnie pakujemy do koszyka, ponieważ te ceny są atrakcyjne. I pakujemy do koszyka mnóstwo rzeczy i potem nie do końca pamiętamy, co zamówiliśmy. I trochę jest to na zasadzie niespodzianki, ale takiej fajnej niespodzianki. Kolejne fajne dresowe spodnie. To są wszystko 104. Spodnie mogą być na Franka minimalnie dosłownie za długie, bo on jest taki trochę nieproporcjonalny. On jest, góry nosi zwykle większe niż spodnie, on jest bardzo chudy i dużo rzeczy jest na niego po prostu za szerokich w pasie, ale tu mamy fajną gumkę i jest ściągacz, także na pewno sobie jakoś z tym poradzimy. I jak to jest jeszcze na wyprzedażach, jak już się bierze tego właśnie dużo, to czasem warto myśleć o innych i ja wziąłam jeszcze dwie rzeczy dla mojej bliskiej koleżanki, a raczej dla jej córki, która jest w tym samym wieku co Franek, dosłownie 4 miesiące starsza. Wziąłam jej fajną bluzę i fajny t-shirt, to był długi rękaw, nie pamiętam, zaraz zobaczymy. Ponieważ to mi się bardzo podobało, ponieważ te rzeczy mają cekiny i to takie cekiny w tym wypadku dwustronne. Tak, to jest takim dłuższym rękawem bluzka dla dziewczynki, ale ona ma dłuższy rękaw, ale jest dosyć cienka i to jest właśnie taki bajer. Umówmy się, dzieci uwielbiają takie bajery. Myślę, że nie tylko dziewczynki, Franek też mega to lubi. Do tej pory miał jeden taki t-shirt właśnie ze zmieniającymi się cekinami. Ja tu wziąłam mu trochę takich bajeranckich rzeczy. To jest dla dziewczynki, czyli mamy takie różowe serce. I teraz można te cekiny... Ja tu się nie chcę tego tak... O, za mocno tego szarpać, ale to się bierze w ten sposób. I tadam! Po drugiej stronie mamy inny kolor z tych cekinów. Ja sobie poprawię, bo to, ja co prawda koleżance wspominałam, że coś tam wezmę dla jej córki, ale to jest w sumie niespodzianka, więc nie będę tak tego szarpać, żeby nie było. Dobra, potem sobie to ułożę, po prostu wezmę to w tych opakowaniach. I druga jeszcze rzecz, chociaż pewnie ona obejrzy filmik zanim to do niej dotrze, więc tak będzie tylko połowiczna niespodzianka. Druga rzecz to bluzka dla Ali, małej Ali. Franek tak na nią mówi, mała Alusia, chociaż jest od niego starsza. Ale on o niej mówi mała Alusia. Też mi się mega, akurat ta bluza, no moim zdaniem jest śliczna dla dziewczynki.
Ja na razie posiadam, że tak powiem, jedno dziecko w postaci Franka, ale te rzeczy dla dziewczynek są mega słodkie, zobaczcie. I ja wcale nie uważam, że róż dla dziewczynki to jest jakiś wstyd czy wiocha. Uważam, że to jest bardzo twarzowy, fajny dziewczęcy kolor i absolutnie nie ma się czego wstydzić. Bardzo mi się podoba. Zobaczcie, tutaj taki ma fajny detal w postaci tego suwaka muszelki. Ma cekiny. Tu w dole. Słuchajcie, ja teraz się nie wiem, czy widzicie, dorobiłam operatora, nie kręcimy z rąsi. Tylko mam prawdziwego operatora i te cekiny też są dwustronne. Są dwustronne, można je obrócić też. Ekstra. Bardzo mi się to podoba, szczerze mówiąc. Także to też pakujemy. Postaram się to jakoś tak z powrotem upchnąć, żeby ładnie to wyglądało. I teraz creme de la creme. To już się pozbędziemy tej torby. Wyciągniemy. To są, one są takie płaskie, bo to są same t-shirty, ale słuchajcie, to są bardzo fajne t-shirty. Słuchajcie, tak jak mówiłam, creme de la creme, czyli najważniejsze rzeczy. 5-10-15 ma całą serię, całą podstronę możecie znaleźć. Myślę, że dla dziewczynek też, ja głównie się poruszałam w strefie męskiej. Tak zwanych, jak ja to mówię, bajeranckich super t-shirtów. Są t-shirty z cekanami. Z cekinami dwustronnymi. Są t-shirty, które zmieniają kolor lub fragmenty właśnie tych t-shirtów pod wpływem słońca. Są t-shirty, na których można pisać kredą, to jest ekstra. Ja szczerze mówiąc, przyznam się, właśnie nie pamiętam, czy ten z kredą zamówiłam, chyba nie, bo oprócz tych bajerów kierowałam się też po prostu jakby tym, co mi się podoba tak ogólnie wizualnie, więc wziąłam tego trochę, ale uważam to za super sprawę. Naprawdę dla chłopaka, nawet jak na przykład chcemy kupić prezent i szukamy czegoś małego, drobnego, ale fajnego z pomysłem, no to uważam, że taka rzecz jest mega. I teraz przejdźmy do pierwszego, nie, to sobie zostawimy na koniec. Przejdźmy do tego t-shirtu. Dobra, uwaga, uwaga, uwaga. Zaczniemy ten t-shirt. Ten t-shirt, moi drodzy, ten t-shirt zmienia się pod wpływem słońca. Pod wpływem słońca zobaczymy po prostu inny wzór. Nie, to nawet widać tutaj, to znaczy ten robocik będzie trochę inny, tutaj nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, ale widzicie? Takie fragmenty tutaj widać i one pod wpływem słońca będą bardziej widoczne i ten robocik będzie miał inny kształt. Więc tak wygląda bluzka numer 1, jest super. Zobaczmy, ja przez moment się przestraszyłam, bo zobaczyłam 134 i mówię, że coś mi się mega pomyliło, ale nie. Wziąłam dobry rozmiar, to są wszystko 104. Ten z kolei t-shirt, bardzo mi się tutaj kolor podoba. On też się zmienia pod wpływem słońca. I proszę bardzo, tu mamy taką gitarę, ale kto gra na tej gitarze, będzie widać dopiero właśnie pod wpływem słońca. Ja wam zdradzę, że będzie to kościotrup. To będzie kościotrup grający na gitarze. Też super, mega fajny, wakacyjny kolor. Trzeci t-shirt jest z cekinami. Tam. Trochę teraz żałuję, że nie wziąłam z tą kredą. Jakoś mi wyleciało z głowy, ale na pewno sobie domówię. To mi się bardzo podoba i to jest właśnie z cekinami, które się zmieniają. Teraz spróbujemy dokonać zmiany. Zawsze się staram ostrożnie obchodzić z tymi cekinami. Co tu jest napisane? Jestem ślepa. Było game over. Game over w innej odsłonie. Mega fajna rzecz. Numer 3. I jeszcze, co my tu mamy? Mamy jeszcze, naprawdę powiem wam, że to jest po prostu jak paczka niespodzianka, mimo że sama wszystko wybierałam. Ale już parę dni minęło od zamówienia. I to jest ta wersja też, która się zmienia, jeśli chodzi o słońce. I temperaturę, zobaczcie sami, co my tu mamy. Mamy tutaj deskorolkę. Ktoś jedzie na tej deskorolce. Ja już po kształcie widzę, że to jakiś potworek jedzie na tej deskorolce. Więc super, na lato rewelacja. I wzięłam jeszcze jedną bluzkę. Wzięłam ją bardzo dużą, bo wzięłam ją 134, ale z tego względu, że ona mi się strasznie podobała,
to też jest zmieniająca właśnie się pod wpływem słońca i nie było rozmiaru, nie było 100 czwórki, ale słuchajcie, no nie ucieknie, prawda? Więc wzięłam po prostu za duże, trudno. Dorośnie, powisi trochę w szafie i dorośnie i ten t-shirt wygląda w ten sposób. I on też będzie miał coś fajnego pod wpływem właśnie temperatury. I teraz tak, to już chyba jest wszystko. Jeszcze tylko krótko powiem właśnie, że sprawdźcie sobie koniecznie dla chłopaków. Jest super t-shirt z takim, Boże, jak to się mówi, nie dinozaurem, tylko rekinem. I do tego t-shirtu, co też uważam za fajny prezent, są dołączone kredy. I po tym rekinie można sobie tą kredą rysować. Są fajne t-shirty z okienkami, na przykład macie postaci, które mają oko, które można podnieść i tam coś jest. Także cała ta sekcja taka właśnie letnia, z letnimi gadżetami na stronie 5015 jest naprawdę fajna. Ja już wiem, że jak tylko wrócę do Warszawy, to będę robiła domówienie. Na pewno wezmę jeszcze jedne takie kalosze i wezmę jeszcze kilka takich t-shirtów. Może też coś właśnie na prezent. Myślę, że to się totalnie przyda. Także całe zakupy uważam za mega, mega udane. Wszystko zostaje ze mną, nic nie leci do zwrotu, bo pamiętajcie, że w 5015 możecie dokonać zwrotów. Z tym nie ma problemu. Wszystko jakby jest zapisane w waszym zamówieniu. Możecie tam sobie to sprawdzić. Ale myślę, że nie będziecie zawiedzeni ani jakością, ani tym bardziej ceną, która jest mega, mega kusząca, więc lećcie na stronę i łapcie te wszystkie super właśnie rzeczy dla dzieciaków na lato. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że haul wam się podobał. Jest długi, bo wiecie, ja zawsze dużo gadam. Ale wszystkie filmy na tym kanale są długie, nie ma co się denerwować. Było dużo rzeczy do pokazania, ale było to wszystko warte pokazania. Jak macie jakieś pytania, to piszcie, ale myślę, że strona 5015 wam odpowie na wszystkie wasze wątpliwości. Mam nadzieję, że to nie ostatni taki haul. Także do zobaczenia i wszystkim, którzy są na wakacjach, udanych wakacji, a ci, którzy jeszcze wyjeżdżają, na pewno zdążycie zamówić w ciągu półtora dnia, maksymalnie dwóch paczkach do was dotrze. Więc jeśli potrzebujecie czegoś fajnego na wakacje dla dzieciaków, to serdecznie zapraszam. Pa!